naszej stronie też niestety pewne błędy zostały poczynione. Mało o tym się mówi. Ja prawie miesiąc temu opiniowałem na Komisji Spraw Zagranicznych nowego polskiego ambasadora w Czechach. Niestety jest to człowiek bez dużego przygotowania merytorycznego. Ostatni raz na ambasadzie był 30 lat temu. Przez ostatnie 10 lat był dyrektorem jakiejś galerii sztuki we Wrocławiu i ta osoba teraz jedzie do Czech, będzie nas reprezentowała w takim trudnym momencie. Osoba, która nie jest profesjonalnie do tego przygotowana i która będzie musiała tam bardzo trudną misję w Czechach wykonać. Także nasza dyplomacja niestety też kuleje. Naszym głównym negocjatorem w sprawie Turowa był nasz joker Jacek Sasin. Niestety po stronie czeskiej byli to zdecydowanie lepsi prawnicy, także my potrzebujemy też w Polsce takiej dyplomacji nowego wzoru. Pomyśleć nad tym, żeby to profesjonalnych, dobrze wykształconych dyplomatów wysyłać w takie miejsca. Wtedy też tak wiele problemów nam odpadnie, bo jednak nasza strona, nasza dyplomacja też nie wygląda pod wieloma względami najlepiej.